Samochód Ford Ranger gotowy na łowieckie wyprawy przygotowała firma Rad Motors z Radomia. Sponsorem programu Dashbur jest sklep taniepolowanie.pl, dystrybutor sprzętu marki Pard. Na program Dashbur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Nocne polowanie. Nocne polowanie bardzo mocno zmieniło się w przeciągu ostatnich 2-3 lat. Myślę, że dla większości myśliwych. Dla mnie również, dlatego że zacząłem bardziej używać noktowizji, termowizji. Te polowania stały się troszeczkę inne. Dużo więcej widzimy, dużo więcej jesteśmy w stanie rozpoznać. Polujemy szybciej. I polujemy też bardziej, można powiedzieć, efektywnie. Czy te polowania są bardziej efektowne? No, musicie sobie sami na to wszystko odpowiedzieć. Dzisiaj można powiedzieć, że na niebie świeci księżyc, jest gdzieś schowany za chmurami, jest w miarę jasno, ale nie da się polować ze zwykłą optyką i wszystko w pełni widzieć. Dzisiaj potrzebna jest noktowizja, termowizja, po to, żeby wykorzystać na 100% możliwości, jakie daje ten sprzęt i po to go wykorzystujemy, aby polować właśnie bezpieczniej, ale także po to, aby czasami nie upolować, nie strzelić. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dashbur. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Phoenix. Jesteśmy dzisiaj na polowaniu na moim obwodzie 270. Wybraliśmy się na pola, trzciny, morze gdzieś, gdzie była kukurydza. Spróbujemy pochodzić za dzikami, ale dzisiaj także będziemy bawili się sprzętem termowizyjnym. Ale nie tylko tym, który mam na co dzień, ale w nasze rączki wpadł nowy model Parda TA62. Jest to urządzenie obserwacyjne, które może mocno zamieszać na rynku i może wielu osobom bardzo się spodobać. Kiedy to urządzenie pojawi się już w sprzedaży, będziecie mogli je równie dobrze kupić ode mnie, gdyż jestem dealerem sprzętu marki Pard. Doradzam wielu kolegom, który sprzęt wybrać, jak go zamontować i w jaki sposób się nim posługiwać. Zresztą widzicie to na każdym odcinku programu łowieckiego Dashbur, kiedy polujemy w nocy, że właśnie posługuje się bardzo często marką Pard. I właśnie dzięki temu, że współpracuję z producentem, z polskim dystrybutorem, mam możliwość przetestowania często sprzętu, który jeszcze nie znajduje się w sprzedaży, który jest w przedsprzedaży. Oczywiście, jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej na temat tego sprzętu, kupić go, poznać jego parametry, serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Napiszcie do mnie maila, napiszcie na Messenger, postaram się jak najwięcej odpowiedzieć. Dzisiaj na polowaniu będę właśnie używał tego urządzenia, więc Parda TA62. I spróbuję go chociaż odrobinę pokazać Wam, jak w niektórych miejscach widać obraz właśnie przez termowizor InfiRay E3 Max. A jak widać właśnie przez TA
62. Miałem możliwość gdzieś tam chwileczkę w ciągu dnia pobawić się tym, a w związku z tym, że dopiero dotarł on do mnie, biorę go od razu na warsztat. Dzisiaj warunki są trudne, pada deszcz, taki przelotny, jest dużo wilgoci w powietrzu, więc będziemy mogli ten sprzęt skonfrontować naprawdę w trudnych warunkach. Taka pierwsza rzecz, która rzuca się od razu w oczy, można powiedzieć wielkość tego sprzętu. To, jak on jest poręczny, jak łatwo mieści się w dłoni. Wszystkie przyciski są tutaj nagumowane i dodatkowo mają jakby tutaj na tych przyciskach wypukłości, które nawet po ciemku jesteśmy w stanie wyczuć i łatwo zapamiętać, który przycisk do czego służy. Menu jest bardzo intuicyjne dla kogoś, kto korzysta już ze sprzętu marki Part. Może się okazać, że jest wręcz takie samo, bardzo podobne do tego, jakie jest w noktowizorach, a więc biorąc termowizor do rączki, będziemy od razu wiedzieli, co i jak sobie poustawiać, tak żeby był ten sprzęt dla nas bardzo przydatny. Łatwa wymiana baterii, dosłownie malutki tutaj zatrzas, który łatwo się otwiera. Baterie tutaj szybciutko można wymienić. Co dodatkowo fajne jest to, że te same baterie, te same akumulatory wykorzystujemy w termowizorze, co w nakładkach, czy w celownikach noktowizyjnych, czy w celownikach termowizyjnych. To jest bardzo fajne, można mieć ich 2-3 ze sobą w czasie polowania i wymiana tego to naprawdę trwa chwileczkę. Sprzęt oczywiście nagrywa, może nagrywać automatycznie, może nagrywać wtedy, kiedy my tego chcemy, a więc na żądanie. Ale o wszystkich technikaliach, o tym jak ten sprzęt i w ogóle wygląda, dowiecie się no, ze specjalnego odcinka, w którym będziemy więcej mówili właśnie o tym sprzęcie. A dzisiaj zabieram go, żeby się nim pobawić i pokazać Wam kilka screenów, kilka shotów, kilka nagrań właśnie z tego sprzętu. Ja już nie mogę się doczekać, żeby przetestować go gdzieś tam w polu. No i tyle, tak? No, wracając do tego właśnie użytkowania termowizji, noktowizji, no to sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto, czy trzeba mieć to dzisiaj, bo wydaje mi się, że już nadchodzą takie czasy, kiedy ten sprzęt jest wręcz tak niezbędny, jak kiedyś, kiedy wchodziły lunety, kiedy wchodziła optyka lepsza, kiedy wchodziły specjalne lornetki o większych średnicach obiektywów, żeby lepiej było widzieć, żebyśmy lepiej mogli widzieć. Tak samo dzieje się dzisiaj właśnie z tą techniką obserwacyjną, termo i noktowizyjną. Wydaje mi się, że dzisiaj jest to bardzo potrzebne. Oczywiście potrzebne jest także bardzo odpowiedzialne korzystanie z tego sprzętu, bo ten sprzęt daje wiele możliwości, pozwala podejść blisko zwierzynę, pozwala nam ją doskonale obserwować, a w związku z tym my też musimy brać odpowiedzialność za to, kiedy ciągniemy za spust. Już wtedy teraz wiemy, czy dany dzik, na przykład polując w nocy, to jest locha, czy to jest odyniec. Kiedy polowaliśmy tylko i wyłącznie przy księżycu, używając zwykłej lunety, lornetki, kiedy widzieliśmy pojedynka, który poruszał się gdzieś, albo przelatka, którego obserwowaliśmy, nie zawsze byliśmy w stanie w 100% rozpoznać, czy to jest płeć męska, czy to jest płeć żeńska, zwłaszcza przy dzikach takich do 40 kg, które poruszają się często w grupach, w atachach po kilkanaście sztuk i wszystkie niby są takie same. Dzisiaj jesteśmy w stanie to już dużo lepiej zauważyć, dużo lepiej wybrać. Oczywiście nie zawsze jest to w 100% możliwe, bo warunki atmosferyczne również mają wpływ na ten sprzęt i również możemy nie wszystko do końca widzieć. A wtedy, kiedy mamy jakieś wątpliwości, powinniśmy zawsze podchodzić w ten sposób, że zawsze na korzyść zwierzyny. Zawsze w ten sposób, że jeżeli nie mam pewności, to nie strzelam. Choć dzisiaj, w czasie, kiedy mamy afrykański pomór świń i w wielu miejscach jest duży nacisk na to, aby
odstrzeliwać te dziki, to wykorzystując właśnie ten sprzęt, my możemy sami dokładnie podejmować decyzję. Bo czasami odstrzał lożki, samicy nieprowadzącej, która nie ma młodych, która nie prowadzi potomstwa, jest jak najbardziej pożądany i jest jak najbardziej właściwy. No ale w momencie, kiedy już ma prosiaki, w momencie, kiedy ma warchlaki, którymi się opiekuje, no to już odstrzał takiej samicy, no można powiedzieć, że jest niezgodny z naszą etyką, no a wręcz karygodny, a więc to, że mamy taki sprzęt, powinno nam to zawsze pomagać. Jak będzie dzisiaj, jak na polowaniu? Tego nie wiem. Trudna pogoda, bo znowu pada deszcz, aczkolwiek ostatnimi czasy mamy z tym deszczem dużo fajnych przygód i ostatnio udało się upolować dzika. Mam nadzieję, że dzisiaj również spotkamy tutaj dziki w jednym, może drugim miejscu, no ale to czas pokaże. Wybieramy się do łowiska. Deszcz przestał na szczęście padać, natomiast bardzo silnie wieje wiatr, więc gdybyśmy polowali na lesie, byłoby to naszym sprzymierzeńcem takim, gdzie moglibyśmy spokojniej podchodzić i hałas, który robilibyśmy idąc po jakichś gałęziach, na pewno byłby mniej słyszalny, natomiast na otwartej przestrzeni ten wiatr jest bardzo mało przyjemny. Trzeba będzie szukać zwierzyny, myślę, bardziej po jakichś zakamarkach niż na otwartej, dużej przestrzeni. Idziemy na tory i przejdziemy się torami, które rozdzielają tutaj kilka pól. Będziemy szli sobie taką groblą i zobaczymy, czy tam gdzieś przy właśnie takich remizach gdzieś tam nie ma dzików. Na polu widać ślady urzędowania dzikiej zwierzyny, dzików, które wychodziły i sobie gdzieś tutaj żerowały. Z tyłu za moim operatorem jest duże trzcinowisko. Idziemy teraz jego brzegiem. Niestety na razie nic nie widać. Jest też już północ, a więc ta zwierzyna może być już gdzieś w innym miejscu. Być może wyszła z tych trzcin i poszła gdzieś na jakieś żerowisko. Jak dojeżdżaliśmy do łowiska, to widzieliśmy hałdy buraków, więc być może tam też w okolicy tych buraków będą kręcić się dziki. Zajrzymy tam jeszcze też później. W tej chwili już wchodzimy do takiej remizy, właśnie gdzie w środku są tory i tymi starymi torami będziemy przemieszczali się dalej. Kiedy tylko weszliśmy do tej remizy, okazało się, że przed nami są trzy sarny. Udało mi się je nagrać. No, leżały sobie, a więc ta zwierzyna jednak nie jest na środku pola, gdzie bierze ten wiatr, tylko właśnie w takich spokojnych miejscach, jak to, osłonięte od wiatru, między drzewami i sobie tutaj leżały. No, podchodziliśmy, podniosły się i poszły gdzieś dalej. Straszne wiatrzysko. Na tych torach wieje naprawdę masakrycznie. Mało przyjemnie, więc zwierzyna na pewno jest gdzieś pochowana.
No i znowu zmieniliśmy miejsce. Przyjechaliśmy teraz w teren, gdzie była kukurydza, buraki. Widzieliśmy, że w jednym miejscu kukurydza została już skoszona. Zostały buraki też już wykopane i leżą na hałdach, na takich stertach. Idziemy pod trzciny, idziemy zobaczyć za remizą, czy tam również została skoszona kukurydza i być może tam przy tych trzcinach gdzieś będą dziki. No, ten wiatr dzisiaj nie zachęca zwierzyny do tego, żeby wyszła dziś sobie na otwarte pole. Nawet zające pochowane w kotlinkach leżą sobie cichutko i nie bardzo im się chce biegać. Tej kukurydzy. Kiedy już składałem się do strzału, miałem już zdejmować nakładkę nocowizyjną, przeszedł przez drogę i przypominam sobie do roku. Idziemy dalej, bo pod lasem jeszcze coś tam świeci na ciepło, więc zobaczymy, co to tam jest. Może ten szop zwiał i pokazał nam drogę, w którą stronę iść, a tam na końcu są dziki. Się siedzenie na ambonie i weszliśmy znowu na ambonę, ale wiatr wieje tutaj strasznie i za długo tutaj sobie nie posiedzimy. Weszliśmy, żeby zobaczyć z góry, czy coś w trawach czasami nie leży, ale niestety nie, jakaś drobna zwierzyna typu zając, może jakiś lisek, ale to raczej jakiś tam zając gdzieś przed amboną jest, a nic więcej nie ma. Nic ambona jednak nam nie służy.
ostatni podchód nocą na terenie typowo polnym no nie wyszedł nam najlepiej. Silny wiatr, padający co chwilę deszcz, no, z którym mamy ostatnio troszeczkę napięku, nie pozwolił nam zbliżyć się zbytnio do dzikiej zwierzyny, same sarny, gdzieś tam jakiś przemykający lis, szopracz na polu. I tak naprawdę to wszystko, co udało nam się spotkać, nie spotkaliśmy dzików. Więc postanowiliśmy odłożyć to polowanie na parę dni i dzisiaj jesteśmy na terenie leśnym, śródleśne łąki. Idziemy zobaczyć, czy dziki gdzieś tutaj nie po prostu nie buchtują, gdzieś tam nie żerują, a może gdzieś na brzegu lasu. Po tym, jak w poprzednim odcinku polowaliśmy dzika, no widać ewidentnie, że te dziki już niekoniecznie biegają tylko i wyłącznie po polach kukurydzy czy po miejscach, gdzie wcześniej były buraki. Mam nadzieję, że teraz coś uda się spotkać. Jest jeszcze naprawdę ciemno, więc będziemy mogli dalej pobawić się zabawkami. Part TA-62 spisuje się, mogę powiedzieć, całkiem nieźle. Musiałem przyzwyczaić się jednak do tych przycisków. One mają kilka tutaj możliwości, są zaprogramowane tak, że każdy ten przycisk ma więcej niż jedną funkcję, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Używałem go też w rękawiczkach i nie sprawiało to większego problemu, żeby te przyciski obsługiwać w rękawicach, a więc przyjdzie mróz, przyjdzie zimno, będzie można także z tego sprzętu dobrze korzystać. Mały, kompaktowy, tak? Także to na dzień dzisiejszy to mogę powiedzieć. Widać całkiem ok. Zresztą widzicie nagrania z tego urządzenia. Na różnych odległościach różnie to wygląda. Na pewno trzeba się przyzwyczaić, jeżeli nikt nie używał takiego sprzętu wcześniej, do tego właśnie, żeby umieć rozpoznać tą zwierzynę, co to jest, z większej, mniejszej odległości. Nie nastręcza to większych problemów, natomiast no jak zwykle, no, z każdym sprzętem, którego zaczynamy używać, trzeba się tego nauczyć. Dobra, dość gadania, zabieramy zabawki, idziemy na kolejny podchód. Co się wydarzy? Zobaczymy. Mamy dzisiaj bardzo zimno w nocy. Jest temperatura w okolicach 0-1 stopni. To pierwsza noc, taka właściwie dzień-noc, kiedy jest bardzo zimno tutaj na Pomorzu Zachodnim. Skąd ta temperatura? No jak popatrzymy w górę, to jest bezchmurne niebo, księżyc przepięknie świeci. No i właśnie te chmury, które do tej pory były takim parasolem i trzymały tą temperaturę jeszcze, to w tej chwili ich nie ma i wszystko wyparowało. Jest też bardzo cicho. Dzięki temu w czasie podchodu musimy co chwilę gdzieś stawać i posłuchać, czy gdzieś na liściach nie słychać poruszających się jeleni, dzików, zwłaszcza dzików, które nas w tej chwili interesują. Za chwilę dojdziemy do łąki i popatrzymy sobie, czy te dziki czasami gdzieś tam nie buchtują. Małe zbuchtowanie przez dziki,
świadczy o tym, że jednak tu się pojawiają. Może nie w takim zakresie, jakbyśmy oczekiwali, żeby ta łąka była tutaj przewrócona i żeby było widać, że co chwilę tu są, ale taka oznaka znaczy, że wyłażą. Idziemy zobaczyć za ten cypel. Strasznie sześć podmiarów. W pierwszej kolejności, że to są dziki. Są takie trawy tutaj przed nami, gdzieś tam. Nie do końca było dobrze widać. Głowy cały czas łby spuszczone i żerowały. I widzieliśmy je z kilkuset metrów, gdy tylko weszliśmy tutaj na tą drągowinę, na ten bukowy tutaj lasek. No i co? No i niestety poszły. Robi się już na tyle jasno, że za chwileczkę będę mógł zdjąć nakładkę noktowizyjną i już polować na jelenie, bo w ciągu kilkunastu minut, kilku zrobi się na tyle jasno, że będę w stanie rozpoznać. No ale niestety nie zabrałem lornetu. No bo nastawiałem się na polowanie na dziki. Jelenie poszły sobie gdzieś tam na młodnik. My idziemy tam jeszcze do końca zobaczyć, czy gdzieś na łące jeszcze nie zostały jakieś dziki, skoro jelenie schodzą. Dziki często zostają trochę dłużej na łące niż jelenie. I jest taka szansa, że też mogą chcieć tędy gdzieś schodzić właśnie sobie na młodniki. Idziemy patrzeć. No i nasze nocne wojaże niestety, ale nie przyniosły żadnego efektu w postaci upolowania dzika czy jakiegokolwiek drapieżnika. Teraz nad ranem spotkaliśmy jelenie, które odeszły sobie gdzieś tam w siną dal. No i można powiedzieć, że polowanie praktycznie się zakończyło. Ale przez te dwa dni bardziej zależało mi na tym, żeby pobawić się sprzętem właśnie nowym pardem, żeby zobaczyć jak to urządzenie działa i czy warto w ogóle wziąć się do swoich rąk. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jest to bardzo ciekawa alternatywa dla całego sprzętu, który znajduje się na rynku. Na pewno jest mniejszy, lżejszy, bardziej kompaktowy. Na pewno fajnie leży w dłoni i wydaje się tutaj, że funkcjonowanie na tych przyciskach to wszystko jest naprawdę bardzo ciekawe. Bolometr, który tu jest zamontowany, w momencie kiedy zrobiło się tak zimno jak dzisiaj, czyli w okolicach 0,1 stopnia, działał fantastycznie, widać na bardzo dużą odległość. No ale myślę, że to tak wiele urządzeń, które nie mają największego tego czujnika, który widzi i który patrzy gdzieś tam dalej. Kiedy spada temperatura, no to widać wtedy dużo, dużo lepiej. Na pewno menu, które jest w środku w tym pardzie, no będzie znajome dla osób, które korzystają czy też z nakładek, czy z celowników noktowizyjnych marki PARD. Czy mogę coś powiedzieć dzisiaj więcej jeszcze? No nie, no dzisiaj jakby ten sprzęt jest ok. Fajnie, że dwie baterie starczyły mi tak naprawdę na te dwa dni, dwie noce. Myślałem, że dwie baterie to będzie cała noc, a tutaj było półtorej nocy, można powiedzieć, na dwóch bateriach, więc całkiem przyjemnie. Filmiki, które się ogląda z tego urządzenia, są dobrej jakości. Wyświetlacz, który tu jest zamontowany,
trzeba na pewno zmniejszyć jego jasność, bo świeci bardzo mocno i jeżeli będziemy mieli na maksymalnym, to będzie widać wszędzie to światełko, które tutaj niestety się wydobywa, a więc zmniejszenie natężenia tego rozjaśnienia, no, trzeba powiedzieć, tego ekraniku, no jest bardzo ważne. Poza tym wtedy mniej to też nas oślepia. 8-krotne powiększenie, na pewno fajna rzecz, natomiast przy tych 8 razach już nie widzimy aż tak wyraźnie, co to jest. Widzimy kontury, to się rozmywa, jest pikseloza, ale to normalne przy tego rodzaju sprzęcie. Natomiast jeżeli jesteśmy blisko, no to wtedy jakiś ciepły punkt dzika, jelenia możemy sobie powiększyć i wtedy zobaczyć lepiej. Natomiast punkty, które są bardzo oddalone, jeżeli przybliżymy, to też no jakby pikseloza, czyli takie kwadraciki, które znajdują się w wyświetlaczu, no będą nam trochę przeszkadzały w obserwacji. No i tyle. Więcej na temat tego sprzętu na pewno pojawi się już niedługo na kanale Dashboard i dodatkowo na naszym Facebooku. Oczywiście, tak jak mówiłem, jeżeli macie ochotę, możecie go ode mnie kupić. Jeżeli napiszecie do mnie prywatną wiadomość, mogę podesłać Wam filmy, które nagraliśmy. Część widzieliście w odcinku, który właśnie kończycie oglądać. Natomiast jeżeli chcielibyście więcej, no po prostu napiszcie do mnie, podpowiem. Jest to par TA-62, a więc to jest ta najwyższy model, może z nie największym bolometrem, bo tam jest jeszcze większy. Natomiast myślę, że ten spokojnie do takiego dobrego polowania, bardzo intensywnego, wystarczy. Na dzisiaj chyba też już wystarczy. Zrobiło się jasno, trzeba zdjąć nakładkę, trzeba wrócić do samochodu po lornetkę i wybrać się jeszcze na spacer z jeleniami. Z Wami widzę się za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dashboard. Trzymajcie się, zostawiajcie komentarze, piszcie do nas, jeżeli potrzebujecie informacji. No i napiszcie, czy uważacie, że ta termowizja to jest coś, co Wam naprawdę pomaga i jakie mielibyście oczekiwania wobec takiego sprzętu. No oczywiście każdy powie, żeby był tani i dobry, ale może coś więcej. Widzimy się za tydzień. Dashboard.